Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, kto decyduje o wyborach? No, nie ci, co liczą, chociaż bardzo dużo osób mówi, że ci, co liczą, no ale ci decydują o wyborach, którzy nie wychodzą na wybory. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń, o codziennych powiadomieniach. No, praktycznie rzecz biorąc, zawsze zdemonetyzowanych filmików. Demokraci, no teraz ogólnie to jest jedna wielka wpadka. Teraz w tych wyborach międzyprezydenckich, czyli 2022, no bo w 2016 były wybory prezydenckie, tak samo jak w 2016, w 2012 i tak dalej, no i za dwa lata, 2022, będą wybory prezydenckie. Dlaczego to jest ważne, te wybory międzyprezydenckie? No, dlatego to jest ważne, że kongres ma dwie izby. Jest Izba Reprezentantów, to jest 435 reprezentantów z 50 stanów. Jeden reprezentant, no to mniej więcej wypada na 700, 800, 900 tysięcy obywateli. To jest troszeczkę dziwne właśnie, że to nie ma tej równej jakiejś liczby tych mieszkańców poszczególnego stanu. No ale tak jest. Także ktoś może powiedzieć, że to jest dziwna matematyka. No i jest 100 senatorów, dlatego, że jest 50 stanów. Tak jak popatrzycie na mapę z tyłu, no to ta mapa nie pokazuje, ale jest 50 gwiazdek, które reprezentują 50 stanów. Te biało-czerwone poziome pasy, no to reprezentują, jest 13 tych biało-czerwonych pasów, bo one reprezentują 13 oryginalnych kolonii angielskich, zanim powstały Stany Zjednoczone, kiedy niezależność została ogłoszona 4 lipca 1776 roku. No ale wracając do kongresu i do tych wyborów, no to tych 50 senatorów, kadencja jest sześcioletnia, także w zasadzie 33 senatorów czy senatorek jest wybierane co 2 lata, także, że to się przemieszcza. Reprezentanci są wybierani co 2 lata, no bardzo często w zasadzie to tam stempel jest przybijany, no ale tych 435 reprezentantów co 2 lata musi być zweryfikowanych, czy od nowa wybranych. Jest tak zwane kolegium wyborcze, czy przedstawicieli, i to jest to, co dodają po prostu 435 reprezentantów plus 100 senatorów, znaczy inni ludzie, czyli jest 535 osób jedzie do Waszyngtonu i tam pokazuje, czy przedstawia te głosy swoich poszczególnych stanów. Demokraci teraz będą mieli dosyć kiepsko. Dlaczego będą mieli dosyć kiepsko? No dlatego, że wszyscy są wkurzeni o inflację i wszyscy są wkurzeni ogólnie całą tą ekonomią. Mało kto już jest wkurzony tym gadaniem o tych wyborach, o tym, czy kradzieży, czy nie kradzieży. No wszyscy w zasadzie zobaczyli, że wybranie Bidena tylko dlatego, żeby nie wybrać na drugą kadencję Trumpa, no to była jedna wielka pomyłka. Nawet teraz demokraci, poparcie Ameryki dla Bidena jest poniżej 30%. Co to znaczy? No to znaczy, że 50% republikanów go nie popiera, no i połowa demokratów też go nie popiera. Czy wezmą kogoś innego? No nie wezmą. No ale teraz jest kwestia, kto głosuje i kto nie głosuje. No i to jest tak, że na przykład na Florydzie w 2016 roku demokraci mieli zarejestrowanych więcej 300 tysięcy obywateli, no ale Donald Trump mimo wszystko wygrał, także bardzo dużo tam po prostu nie poszło. Senator Marco Rubio
też został wybrany, pomimo, że tyle demokratów się rejestruje. W 2018 roku, no to ta ilość pomiędzy rejestrowanymi republikanami i demokratami zmniejszyła się do 250 tysięcy, w 2020 zmniejszyła się do 95 tysięcy. No i ktoś może się zastanowić, skąd się ci ludzie biorą te rejestracje, bo to jest właśnie, to jest nieprawdopodobne, jak się popatrzy na te skaczące liczby, no to tego ruch jest duży ruch ludzi wędrujących z jednego stanu na drugi, ale to coś jest szczególnie zastanawiające. Szczególnie 2020, kiedy Trump przegrał w tym w Filadelfii, czyli tam w Pensylwanii. Jak się popatrzy na te liczby, to one nie są normalne. Tak statystycznie to one nie są normalne. W Arizonie w 2016 no to republikanie mieli przewagę 150 tysięcy, znaczy mieli mniej o 150 tysięcy. W 2020 było 130, w 2018 było 145 tysięcy. Także to, że to wszystko skacze, no ale pomimo wszystko jednak republikanie są wybierani, także to nie wiadomo, czy ci ludzie, którzy się rejestrują jako demokraci, po prostu się rejestrują, a nie przychodzą. Teraz najmniejsza różnica była w Nevadzie, na przykład w 2004 roku, no to tam było 50 tysięcy. W dwóch stanach, gdzie będzie bardzo mocna walka, no to właśnie jest w Pensylwanii. W 2016 Trump wygrał 40 tysiącami głosów. Tam jeden z senatorów też został wybrany, miał 90 tysięcy więcej głosów niż demokraci, a teraz ostatnio właśnie mieli 916 tysięcy więcej zarejestrowanych. Także to są liczby, jak się tak popatrzy, no to jest coś się dzieje. W Północnej Karolinie również jest ciekawie, bo demokraci, no to zarejestrowani demokraci, no to w 2016 to było 650 tysięcy więcej zarejestrowanych demokratów, a mimo wszystko senator Richard Burr wygrał wybory 260 tysiącami głosów. Trump wygrał 170 tysiącami głosów. W 2018 roku no to demokratów było 570 tysięcy więcej, w 2018 było 390 tysięcy, no i Trump wygrał 74 tysiącami. Także te liczby przemawiają. Tak jak się popatrzy, no to człowiek się drapie po głowie. W Georgii też powiedzmy teraz ostatnio szczególnie ludzie się rejestrują. Normalni republikanie, normalni konserwatyści widzą, że jedynym sposobem na komunistów no to jest po prostu głosowanie. W Georgii było więcej 560 tysięcy republikanów. W 2018 to było tylko 58 tysięcy, a później w 2020 no to było 140 tysięcy więcej zarejestrowanych demokratów niż republikanów. No i tu właśnie jest to pytanie. Jak to jest możliwe, żeby w ciągu powiedzmy czterech lat był przesuw ponad 800 tysięcy z tego, że było więcej 600 tysięcy, do tego, że było mniej 130 tysięcy. No ale właśnie Georgia, no to oskarżają, że tam były te wszystkie kopertowe głosowania, były te wszystkie kopertowe rejestracje i tak dalej. W Ohio to też straszne jakieś liczby. 750 tysięcy było zarejestrowanych republikanów w 2016 roku, później w 2018 to różnica się zmniejszyła do 150 tysięcy, a w 2020
doszło do 180 tysięcy, no a teraz znowu tam jest 560 tysięcy więcej. Także to wszystko skacze. No nie ma jakiegoś wspólnego systemu komputerowego, także to wszystko jest brane z takich ręcznych rozliczeń, no bo w Ameryce nie chcą komputeryzacji tego. W Ameryce większość normalnych stanów, miast, no to wymaga w zasadzie, żeby ktoś osobiście, czy wymagali, żeby ktoś osobiście przyszedł, żeby poświęcił te 4-5 godziny, żeby stanął w tej kolejce, nawet jeżeli potrzeba, wziął do ręki tą kartę, bo do tej pory każdy normalny Amerykanin uważał, że to jest przyszłość narodu, przyszłość kraju, zależy od tego, co każdy obywatel zrobi. I teraz właśnie te wszystko, cała ta komputeryzacja omija ten tą potrzebę do tego, żeby samemu się wyrazić i samemu zaangażować, no i otwiera bramę do oszukaństwa. No, przy komputerach zawsze jest oszukaństwo i wszyscy normalni rozumieją, że jednak jest najlepiej, kiedy mieszkańcy danego miasta po prostu wybierają swoją komisję, w tej swojej komisji siedzą przy stołach, ta komisja daje te karty, ci ludzie, sąsiedzi w różnych tam dzielnicach, w różnych osiedlach przychodzą, także wszyscy wszystkich w zasadzie znają, no nie muszą się deklarować na wierzchu, no ale jest bardzo ciężko to oszukać. No niezależni. W Ameryce to też jest ciekawa sprawa, że jest coś takiego jak niezależni. Bo jak się człowiek zaczyna przeprowadzić, no to ma ileś tam czasu, żeby się, można powiedzieć, zameldować. No to nie jest meldunek w sensie takim socjalistycznym, jak w Chinach czy w PRL-u, no ale to jest miejsce zamieszkania. To jest po prostu miejsce zamieszkania. Stwierdza się, że się tam mieszka, żeby poczta przychodziła, żeby podatki płacić i tak dalej, i tak dalej. Także nie jest tak, że ktoś decyduje, kto gdzie może się zameldować, czy nie może się zameldować. Jest po prostu to stwierdzenie faktu. No i ci niezależni, no to się rejestrują jako niezależni i w czasie wyborów mogą iść i poprosić o kartę demokratów czy republikanów. A jeżeli ktoś jest zadeklarowany na lewo czy na prawo, no to dostaje tylko kartę tych swoich kandydatów. Też ktoś może powiedzieć, że to jest niedobre, niepotrzebne i tak dalej, no ale to się w sumie sprawdza, no bo bardzo często ludzie głosują po linii jakiejś tam ekonomicznej, czy po linii moralnej i nie są powiedzmy przywiązani, czy przyklejeni do linii partyjnej, no ale większość ludzi po prostu fundamentalnie zgadza się albo z lewicą, albo z prawicą i po prostu rejestruje się odpowiednio. Na Florydzie 27% ludzi się deklaruje jako niezależni. W Arizonie 34% się deklaruje, czyli praktycznie 1/3. 1/3 narodów na Florydzie, w Arizonie czy w Północnej Karolinie, to 1/3 jest niezależna. No i oni w zasadzie teraz to wściekli są na Bidena. Oni byli no źli na Trumpa, ale teraz ta cała ekonomia, inflacja teraz oficjalna jest 9%, no ale musicie sobie zdawać sprawę, że w Ameryce kilkanaście lat temu mądre głowy zdecydowały, że inflacji nie będzie się wliczało jedzenia i energii. Także, że jak się popatrzy na indeks cen materiałów takich normalnych, dostępnych, no to on dużo bardziej przewyższa niż te 9%. Mięso podrożało tam 30%, samochody używane tam 18%, czynsz, no wszystko w zasadzie podrożało i to mówienie, że
że inflacja no to jest liczona w ten sposób, a nie inaczej, i odejmuje jedzenie i energię, kiedy to jest duży kawałek wydatków ludzi, no to jest jeden wielki głupota. No Trump teraz zaczyna jeździć po kraju. Republikanie są bardzo zmobilizowani. Komuniści liczą tylko, żeby podniecić jakoś całe te partie demokratów, no i podniecają ich najbardziej głupszą sprawą, jaką chcą, jaką mogliby, czyli tymi skrobankami. Sąd Najwyższy zdecydował, że decyzję o podejmowaniu prawnym na temat skrobanek, no to należą do Stanów. No i w wielu Stanach skrobanki są legalne, powiedzmy do 6 tygodnia, czyli 2 stracone miesiączki. 80% skrobanek w Ameryce, no to właśnie jest przed szóstym tygodniem robiona. 95% skrobanek jest robiona przed 11 tygodniem, czyli powiedzmy 3 miesiączki, których kobieta nie miała, mogła się zorientować. Także, że wszystkie te krzyki na temat tych skrobanek, bardzo dużo demokratów i demokratek zwariowało, krzyczy, że trzeba zamykać te wszystkie domy pomocy kobietom ciężarnym, to co teraz komunizm używa jako argumentu, to jest po prostu nieprawdopodobne. Ciekawa sprawa jest też, że firmy, biznesy, które do tej pory zawsze się wypowiadały na temat wszystkiego, co tylko mogły, Disney odszczekiwał się właśnie o te wszystkie homoseksualne sprawy na Florydzie, o transwestytach i tak dalej. No to teraz więcej, te wszystkie Pepsi-Cola, Marlboro, Starbucksy, nie Starbucksy, zamknęły mordę na temat skrobanek, no bo widzą, że Ameryka, cały naród, czy połowa narodu, ta konserwatywna, ma swoje zdanie. Widzą, że powiedzmy połowa demokratów też jest normalna i też ma swoje zdanie. Starbucks zamykają 16 Starbucks, bo kiedyś też zdecydowali, że będą popierali ten czarne życie, znaczy i tak dalej, no to też jest jakiś idiotyzm, no ale wracając do kto decyduje o wyborach, decydują ci, którzy nie głosują, tak, także jeżeli mieszkasz w Ameryce i masz obywatelstwo i myślisz, że powinieneś brać udział w wyborach, pomimo że do tej pory nie brałeś, no to trzeba zrobić. To trzeba zrobić, po prostu zarejestrować się. Jest nadzieja, że zarejestrujecie się jako normalni republikanie, jako normalni konserwatyści. No i głosujcie na normalnych. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Nie da rady inaczej. Te wszystkie moje filmiki, nie wiem, powtarzam się, no ale jest dużo innych świeżych widzów. Nie dajcie się komunizmowi. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No, ciągle was przekonuję, żebyście zmienili swoje zapatrywania, żebyście przestudiowali, co się dzieje, żebyście popatrzyli na konsekwencje. No, daleko nie trzeba szukać. Wenezuela, ostatnio Sri Lanka, też te wszystkie eksperymenty środowiskowo-społeczne. To zawsze, komunizm zawsze doprowadza do tego, że przychodzi smród, brud i ubóstwo oraz syf, kiła i mogiła. Zdrowia dla normalnych.